Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Marcin Molenda. W firmie Alan Technologie reprezentuję dział wsparcia technicznego, dział produktowy. Tą prezentację poświęcę przede wszystkim rozporządzeniu z 6 listopada 2012 roku zmieniającego zasady budowy infrastruktury teleinformatycznej w budynkach wielorodzinnych, jak również omówię rozwiązania Alanteka, które są przygotowane do budowy zgodnej z rozporządzeniem infrastruktury teleinformatycznej, światłowodowej i miedzianej. Każdemu z Państwa, którzy przyszedł na nasz wykład, obiecaliśmy drobny upominek. Po wykładzie zapraszam do siebie, zapraszam po odbiór drobnego gadżetu. Po pierwsze agenda. Na początek omówimy właśnie nowe rozporządzenie, przedstawienie wymagań, wytycznych zawartych w rozporządzeniu z 6 listopada, a następnie omówimy koncepcję i produkty Alanteka dedykowane do zabudowy w budynkach wielorodzinnych. Jak wyglądał stan infrastruktury teletechnicznej w budynkach przed rozporządzeniem? No, nie mieliśmy precyzyjnych wytycznych dotyczących rodzaju, ilości łączy doprowadzonych do lokalu użytkownika. W jednym budynku funkcjonowało wielu operatorów. Ciągle istnieje niepokryte zapotrzebowanie na wzrost pasma, na nowe usługi, na telewizję HD, na telewizję, na szybszy internet. W ciągach telekomunikacyjnych w spółdzielniach istnieje bałagan, każdy operator prowadził kable na własną rękę. No i mieliśmy brak infrastruktury doprowadzającej łącza operatorów do budynku. Tak wyglądał stan przed rozporządzeniem. Rozporządzenie wprowadzone 6 listopada, czyli zaczęło obowiązywać w okolicach lutego, zmieniło warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w kontekście właśnie infrastruktury teleinformatycznej. Jaki cel przysparzał twórcom tego rozporządzenia? No przede wszystkim chodziło o rozwój informatyzacji na terenie naszego kraju, ułatwienie dostępu do mediów typu Triple Play dla klienta końcowego, ułatwienie operatorom dostępu do odbiorcy końcowego, no i najważniejszy to obligatoryjny obowiązek wymuszenie na deweloperach instalacji infrastruktury telekomunikacyjnej w budynku, a nie zostawienie samej kanalizacji. Co więcej, ustandaryzowanie tej infrastruktury, no i poprawa wyglądu estetyki osiedli mieszkaniowych. Jakich podmiotów dotyczy to rozporządzenie? Pierwszym z nich są budynki zamieszkania zbiorowego i budynki użyteczności publicznej. Budynki zamieszkania zbiorowego to nie są akurat właśnie bloki wielorodzinne, tylko tu chodzi o budynki typu hotele, takie, których przebywa na raz więcej niż 25 osób. W takich budynkach należy zaprojektować, wybudować kanalizację telekomunikacyjną, rozumianą jako ciąg elementów osłonowych, czyli po prostu przepusty kablowe, rury instalacyjne, szyby instalacyjne, kanały kablowe, oraz należy doprowadzić elementy infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym kable, przewody, wraz ze sprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, umożliwiający kontakt z siecią publiczną od jakiegokolwiek medium, czyli od medium miedzianego, radiowego do gniazda abonenckiego. Drugim podmiotem, któremu podlega temu rozporządzeniu, są budynki użyteczności publicznej przeznaczone do publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania. Tutaj również musimy wybudować infrastrukturę kanalizacyjną, telekomunikacyjną, jak również światłowodową infrastrukturę telekomunikacyjną budynku od przyłącza z siecią publiczną do gniazda światłowodowego zlokalizowanego w każdym lokalu użytkowym.
taki obowiązek nadaje rozporządzenie, natomiast życie jest życiem. Sam spotkałem się z taką sytuacją, że w takim budynku właśnie szkolnictwa wyższego w miejscowości Zwoleń została zbudowana odpowiednia infrastruktura, zostało zbudowane przyłącze światłowodowe. Cała infrastruktura informatyczna, teleinformatyczna została zbudowana po to, aby świadczyć usługi właśnie z wykorzystaniem sieci światłowodowej, natomiast żaden z operatorów w ogóle nie miał światłowodu w pobliżu miasta Zwoleń, więc takie sytuacje też się w życiu zdarzają. Natomiast clue i największe zmiany dotyczą budynków wielorodzinnych. W budynkach wielorodzinnych musimy wybudować oczywiście kanalizację telekomunikacyjną, tak jak w każdych poprzednich. W lokalu mieszkaniowym musimy zabudować telekomunikacyjną skrzynkę mieszkaniową. Co więcej, rozporządzenie określa, gdzie ona ma być, taka skrzynka musi być umiejscowiona. Musi być umiejscowiona w pobliżu drzwi wejściowych do mieszkania. Służy integracji wszystkich mediów, wszystkich zakończeń, wszystkich kabli, zarówno tych doprowadzonych od punktu przyłącza z siecią publiczną do i tych, które są rozprowadzone po danym mieszkaniu. Oczywiście budujemy całą infrastrukturę światłowodową, czyli od przyłącza telekomunikacyjnego do gniazdka, do zakończenia kabli w przełącznicy, w tej właśnie rozdzielnicy mieszkaniowej. Musimy wybudować antenową instalację zbiorczą, służącą do odbioru sygnałów nadawanych drogą rozsiewczą, czyli radiową, tak, radiową, telewizyjną, jak i oczywiście w sposób satelitarny, czyli dwa rodzaje mediów telewizyjnego musimy doprowadzić, telewizyjnego i radiowego. Musimy doprowadzić do takiej rozdzielnicy mieszkaniowej również okablowanie wykonane z kabli skrętkowych, z kabli symetrycznych, jak również współosiowych, czyli te, które musimy wybudować jako, musimy skonstruować maszt antenowy do telewizji satelitarnej, do telewizji naziemnej, sprowadzić te kable do punktu przyłączenia z siecią publiczną i od tego punktu przyłączenia z siecią publiczną doprowadzić do każdego lokalu mieszkaniowego. Rozporządzenie powołuje się na polską normę. Norma jest powołana, to jest PNN 50174-2, czyli instalacja okablowania strukturalnego, planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. Tak wygląda mniej więcej schemat takiej instalacji w budynku jednoklatkowym. Tutaj mamy przyłącze z siecią publiczną. Do każdego lokalu doprowadzamy dwa włókna światłowodowe w standardzie jednomodowym 9 na 125 mikrometra. Dwa kable skrętkowe minimum kategorii 5 do świadczenia usług typu domofon, wideodomofon, czy też sam internet też możemy potem dostarczać, jak również dwa kable współosiowe. Dwa kable współosiowe, czyli koncentryki RG6 dla telewizji naziemnej i na telewizji satelitarnej i od masztu antenowego sprowadzamy do punktu styku z siecią publiczną również dwa kable koncentryczne typu RG6. Tak wygląda infrastruktura jednoklatkowego budynku, wieloklatkowego, na przykład można tutaj doprowadzić mufę, spawać światłowody, przejść na światłowód wielowłóknowy, doprowadzić do jednego głównego punktu styku z siecią publiczną. Jak wyglądają rozwiązania Alanteca, które służą do zabudowy odpowiedniej infrastruktury? No, przede wszystkim to szafki obudowy metalowe podtynkowe, występujące w dwóch wysokościach, wysokości 500 mm i 700 mm, metalowe, malowane w kolorze białym, zawierają panel łączy, w których możemy zainstalować moduły RJ45, czy też moduły typu F, na przykład do przyłączy kabli koncentrycznych. Taka szafka zawiera dużą płytę montażową, no i miejsce na montaż gniazd zasilających. Na płytę montażową operator może zainstalować swoje urządzenie.
Natomiast to jest taka prototypowa skrzynka. Taką skrzynkę możemy dostosować do każdego państwa indywidualnego projektu, indywidualnego osiedla. Istnieje możliwość zmiany koloru, zmiany wysokości, wielkości takiej skrzynki, tak żeby się dopasować jak najlepiej pod państwa urządzenia. Clue tej skrzynki to przyłącze światłowodowe, gniazdo światłowodowe Fiber to the Home. U nas rozwiązywane w formie natynkowej, wyposażone w 4 bądź 2 złącza SC APC, charakteryzujące się wyposażeniem w kasetę spawów, kompaktowe wymiary, niską masę, montaż śrubowy 60 mm, jak również wyposażeniem w pigtaile z włóknem 657A. Stronę okablowania miedzianego możemy zrealizować w każdej kategorii od 5E do 7A. Stosując moduły typu RJ45 typu Keystone od kategorii 5E bez ekranu do 6A w ekranie, więc tak możemy doprowadzić kable do mieszkania, jak również rozprowadzić je po mieszkaniu. Natomiast clue programu to światłowodowy kabel abonencki. Kabel wyposażony w 2 bądź 4 włókna 9x125 mikrometra, charakteryzujący się włóknem 657A, czyli takim, który my możemy swobodnie wyginać. Oprócz tego konstrukcja jego to 2 aramidowe pręty wzmacniające, przez co kabel jest lekki i wytrzymały. Posiada biały lub czarny płaszcz w powłokę LS0H, czyli Low Smoke Zero Halogen, niskodymną i nierozprzestrzeniającą płomienia. Siła naciągu to 80 N, szeroki zakres stosowanych temperatur i odporność na promieniowanie UV. Także bardzo ciekawy produkt. Ten kabel możemy w wypadku stosowania jednej klatki czy dwóch klatek sprowadzić do jednego punktu styku bezpośrednio, punktu styku z siecią publiczną bezpośrednio. Natomiast jeżeli mamy wieloklatkowe osiedle, możemy zastosować tak zwane mufy czy też szafki klatkowe, gdzie następuje zamiana tego kabla dwuwłóknowego na kabel wielowłóknowy. Tutaj nie ma żadnego krosowania, tylko po prostu czyste spawanie. Takie rozdzielnice klatkowe, mufy klatkowe obsługują do 24 włókien, są dostępne w różnych stopniach ochrony IP, czyli od IP30 do IP65. Ta IP65 możemy swobodnie w podpiwniczeniach, w garażach instalować i tam te wszystkie wymagania dotyczące odporności zostaną zachowane. Od mufy klatkowej, od szafki tej klatkowej możemy poprowadzić kabel uniwersalny wielowłóknowy od 4 do 24 włókien. Ten kabel prowadzimy do punktu styku z siecią publiczną. Charakteryzuje się konstrukcją luźnej tuby wypełnionej żelem. Posiada włókna 657D, które są kompatybilne całkowicie z włóknami 657A. Tutaj nie ma problemu. Charakteryzują się powłoką Flame Retendant Non-Corrosive, czyli taka, która się pali, ale się nie wydziela dużych kawałków sadzy podczas tego spalania, więc jest to kabel bardzo bezpieczny i oczywiście Low Smoke Zero Halogen, czyli niskodymną i nierozprzestrzeniającą płomienia. Ten kabel kończymy w punkcie styku z siecią publiczną. Tutaj Alantek posiłkuje się rozwiązaniami firmy SPAS. Firma SPAS posiada w ofercie szafy stojące z możliwością dostosowania indywidualnego głębokości. Wiadomo, że często takie punkty styku z siecią publiczną znajdują się w garażach. Tam nie chcemy wchodzić w tą strefę bezpieczną. Jak najmniejsza głębokość takiej szafy jest wtedy wymagana, więc możemy dostosować zabudowę na przykład do głębokości 350 mm czy 400 mm, co
stanowi jedne z najpłytszych szaf na rynku, dostępnych w wysokościach od 15 do 47 U. Tutaj widać na obrazku taką z bocznym przedziałem kablowym, który umożliwi nam ładne ułożenie kabli przychodzących do budynku. Oczywiście w wypadku mniejszych instalacji możemy zastosować szafy wiszące z indywidualną dopasowaniem zabudowy szaf, głębokości zabudowy szaf. Szafy wiszące dostępne są w wysokościach od 4 do 18 U. Punkt styku z siecią publiczną zabudowujemy panelami krosowymi, światłowodowymi, wyposażonymi w 24 porty SC Duplex, oczywiście w formie APC, czyli ze złączem kątowym. Standardowo wykonane są w kolorze szarym lub czarnym. Posiadają specjalne uchwyty umożliwiające zamontowanie 4 kaset światłowodowych. Podsumowując prezentację, podsumowując rozwiązanie Alanteca. Posiadamy system okablowania światłowodowego i miedzianego od punktu styku z siecią publiczną do mufy klatkowej. Od mufy klatkowej do rozdzielnicy mieszkaniowej za pomocą specjalnego kabla abonenckiego. Wykorzystujemy złącza SC-APC, czyli złącza kątowe. Potrafimy zabudować całkowicie punkt styku z siecią publiczną i gwarantujemy pełną kompatybilność z rozporządzeniem. Więc stosując nasze rozwiązania infrastruktury kablowej, jesteście Państwo w pełni zgodni z rozporządzeniem. Natomiast to, co dzisiaj przedstawiłem, to nie jest wszystko, co mamy, jeżeli chodzi o infrastrukturę miedzianą czy infrastrukturę światłowodową. Zapraszam do odwiedzenia naszego stoiska, zapraszam do zapoznania się z katalogiem. Tam znajdą Państwo pełną, szerszą ofertę naszej firmy. Dziękuję bardzo.